Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Ci, co odeszli, o to proszą. Dbajmy o naszą wspólną rzecz.
Pilnujmy Polskę. Te słowa testamentu niezłomnych będą nas prowadzić przez życiorys niezwykłego człowieka, który tak bardzo ukochał swoją ojczyznę, że był gotów oddać za nią swoje życie i położyć na szali los swojej rodziny. Rycerzu w posiadłej koszuli, jak odwdzięczyć ci się można za twój los w pełnej niedoli. Ciebie wojna na świecie przywitała, ciebie niewola pożegnała. Serce twe jeszcze było młode, gdy postanowiło być na kraju. Nie bałeś się spojrzeć w oczy śmierci, nie bałeś się ognia, bomb, wystrzałów, a krew twych kompanów poiła polską ziemię. Choć z dynami w drogę Francowa, tyś dalej walczył i zbliskał wam, by przywrócić wolność krajowi. Sam siebie posłowie do Auschwitz, zostawiając wszystko, co bliskie duszy i sercu, przekroczyłeś bramy piekieł, aby stać się naocznym świadkiem zła. Lecz nie musieli w twych oczach lęku. Nie ugiąłeś się pod ciężarem ich bata. Nie zadrżałeś od chłodu posępnej nocy. Uciekałeś do góry, aż do Wisły. Potem Warszawa. No broni, bracia! Nie opuszcza cię tym partii, lecz koniec twój bliski. Ciemność, tortury bezwzględne. Potem sąd kłamliwy nowy wyrok wydał. I tak oto, że w czasie odszedłeś wraz z kilkoma strzałów. Choć lata mijają, a czas się zaciera, pamięć o tobie w naszych sercach nie umiera. 25 maja mija 75 lat od daty śmierci rosyjskich rotmistrzów Roda Pileckiego. Gdy odszedł z tego świata, miał 47 lat. O rotmistrzu mieliśmy nic nie czytać, nic nie słyszeć i nic nie wiedzieć. Jednak Witold Pilecki nie dał sobie zapomnieć. Powraca ze swoim niesamowitym życiem. Okradziono go za życie ze wszystkiego, okradziono i po śmierci. Do dzisiaj spoczywa w nieznanym miejscu. Nieznany jest skrawek ziemi, który byłby śladem jego tożsamości. Dlatego my, którzy znamy jego czyny, nie możemy milczeć. Dziadowie moi brali udział w powstaniu 1863 roku. Ojciec mój, jako syn powstańca, musiał szukać pracy poza obrębem Polski. Dlatego też urodziłem się w Karelii, w miasteczku Ołoniec. Aby zapobiec rusyfikacji, rodzice zdecydowali się, by nas kształcić w kraju. Moja matka przeniosła się zatem w 1910 roku z nami do Wilna. A już w 1913 roku wstąpiłem do tajnej drużyny harcerskiej. Latem 1920 roku na wieść o agresji bolszewików na Polskę niezwłocznie zgłosiłem się do pierwszej ochotniczej wileńskiej kampanii harcerskiej, z którą pojechałem stawić wrogowi opór na niebie.
kwietniu 1927 roku w Ostrowi Mazowieckiej ja, podporucznik Witold Pilecki, wziąłem za żonę Marię Ostrowską. Niebawem na świat przyszedł nasz syn Andrzej, a rok później córka Zosia. Żył kiedyś człowiek tak, jakby miał żonę, córkę, syna oraz sny. Sny o pokoju i życiu w wolności, a drogowskazem były wartości. Mało kto miał tak odważne plany, jak człowiek ten dziś bardzo znany. Dla ówczesnej władzy nie był jednym z braci. Za bohaterskie czyny swym życiem zapłacił. Chciał zbadać obóz zakłady i w tym celu do Auschwitz ruszył, miejsca znanego niewielu. Ludzkości zakłady chciał pokazać światu. Chciał pomóc drugiemu, jak brat pomaga bratu. Niezłomny bohater, niech w pamięci żyje i niech słów po nim nigdy nie przemknie. Szanuj takich jak robi szczytlecki stróż. Kochaj wszystkich, wszystkim stróż. Witold Pilecki dał się aresztować, aby zbadać sytuację w obozie Auschwitz. A po wypełnieniu tej szaleńczej praworowej misji uciekł wraz z 12 więźniami. Celem ucieczki było opracowanie dokumentów obrazujących zbrodnie niemieckie w Oświęcimiu, zaalarmowanie opinii publicznej całego świata, a następnie przygotowanie planu odsieczy dla więźniów obozu. Pilecki wziął też udział w powstaniu warszawskim. Powierzono mu dowódcę odcinka na Woli, zwanego redutą Witolda. A w fakcie oskarżenia przeciwko Pileckiemu padły zarzuty. Płatny rezydent obcego wywiadu, organizowany na terenie Polski, sieci wywiadowczej. Pilecki bronił się, uważał, że służył Polsce, a nie obcemu zarzutu. Trafiał jednak do więzienia. Nie złamał się w śledztwie i w czasie przesłuchań. Ja już żyć nie mogę. Mnie wykończono. Oświęcim tu była igraszka. Starałem się tak żyć, aby w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć, niż lękać. Zbrodniczy wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim wykonano 25 maja 1948 roku o godzinie 21:30 strzałem w tył głowy. Tylko żywy ogień może podjąć rozmowę z tobą, rotmistrzu. Przynosimy ci płomienie, poznamy naturę ognia, którym płonąłeś. Zapadamy od niego pochodnie. Boją się nas, jak twoich oczu ogonnym. To zbyt jasne spojrzenie, w którym widzieli ogień. Zgasili wymyślną torturą. Zakopali głęboko w tej ziemi, na której żyją coraz głośniej. Wciąż głośniej, aby nie słyszeć ciszy. Ciszy, która rośnie i napełnia się ogniem. Thank you.
ostatnim punktem będzie ceremonia apelu poległych. Proszę wszystkich o powstanie. Wzywam sanitariuszkę do notesie.
która w 16 roku życia stanęła w pierwszym szeregu walczących za wolną Polskę, a w wieku 18 lat zginęła ze Słowami. Niech żyje Polska! Stań do apelu! Dowód, on trudny i duchowy, najmłodsi żołnierze przeciwnego państwa polskiego i powojennego wycieka niepodległościowego, uczestnicy nazewskiej, antyhitlerowskiej i antykomunistycznej konspiracji w latach 1939-1956, którzy cierpieliście prześladowania za wierność Polsce i ideałom wolności. Wzywam Zdzisława Wodowa, Zbrodni Żelazna oraz trudny i duchowy, Ileński Szalki XIII, którzy po wojnie przeciwstawili się sowieckiej opresji i na nich nierównej walce z NKWD i Urzędem Bezpieczeństwa. Stańcie do apelu! Do was zwracam się do Boga. Przywołuję w waszej pamięci ofiarę krwi i życia, jaką przyszło złożyć na ołtarzu ojczyzny tysiącom bohaterów, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający właśnie Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom!